Poniedziałek, 9 września. Rafał Dziewięcki, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia Teledziennika. Rozpoczynamy od skrótu najważniejszych informacji. W Lipsku obchodzono jubileusz 135-lecia polskiej spółdzielczości bankowej. Ostatni świadkowie składali dziś wyjaśnienia w sprawie przeciwko 18-osobowej grupie przestępczej. Oskarżonym zarzuca się dokonanie szeregu brutalnych napadów. Kilkuset spółdzielców wzięło udział w obchodach 135-lecia polskiej spółdzielczości bankowej. Uroczystości odbyły się w Lipsku, gdzie miejscowy bank spółdzielczy obchodził 70. rocznicę działalności. Banki Gospodarki Żywnościowej w Polsce powstały jako jedne z pierwszych banków spółdzielczych w Europie. Od początku wyznaczały sobie za cel wspieranie rolnictwa. W sobotę w Lipsku obchodzono 135-lecie spółdzielczości bankowej i 70. rocznicę miejscowego banku spółdzielczego. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym, następnie w Lipskim Centrum Kultury wygłoszono referaty okolicznościowe, wręczono odznaczenia zasłużonym dla bankowości. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Kazimierz Olesiak, wiceminister rolnictwa Maria Zwolińska, wojewoda radomski Zbigniew Kuźmiuk i przewodniczący radomskiego sejmiku samorządowego Jan Bednarczyk. Na co przeznaczane są pieniążki płynące z budżetu państwa w ramach dokapitalizowania BGŻ-u? No przede wszystkim na restrukturyzację trudnych kredytów i instytucji, które były zadłużone na początku lat 90., a trzeba było ich oddłużyć. Wiele zadłużonych instytucji i firm już uratowano, jak powiedział prezes Olesiak, między innymi firmę Hortex. W ostatnich miesiącach powołano 9 dużych banków regionalnych, które skupiają małe, miasteczkowe i wiejskie placówki. Banki radomskie wchodzą w skład Mazowieckiego Banku Regionalnego. Aktualnie BGŻ jest w doskonałej kondycji finansowej. Nasze zyski są znaczne, wypracowane za 8 miesięcy tego roku. I również w dobrej sytuacji i kondycji finansowej są banki spółdzielcze naszego województwa. Wszystkie banki swoją działalność zamykają również wynikiem dodatnim. Święto bankowców zbiegło się z obchodami 70. rocznicy działalności Banku Spółdzielczego w Lipsku. Staramy się załatwiać wszystkie wnioski, które rolnicy do nas składają o kredyty preferencyjne. Przede wszystkim te kredyty są kredytami tanimi, zarówno kredyty inwestycyjne, jak i kredyty obrotowe na rzeczowe środki do produkcji rolnej. W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół wokalno-taneczny dzieci ze szkoły podstawowej Skrępy Kościelnej i kapela U Maxa z Sienna. Kiedy wszedłem do mieszkania, zobaczyłem zakrwawioną twarz gospodarza, powiedział jeden ze składających wyjaśnienia w procesie przeciwko tzw. grupie domowników. Dzisiaj sąd wysłuchał kolejnych świadków. Akt oskarżenia zarzuca 18-osobowej grupie przestępczej dokonywanie wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych na domki jednorodzinne. Domownicy włamywali się również do sklepów, szkół i plebanii. Do jednego z najbardziej okrutnych napadów doszło jesienią 1994 roku. Ofiarami byli członkowie rodziny R. Bandyci, chcąc wymusić na ofiarach wskazanie miejsca ukrycia pieniędzy i biżuterii, nadcięli nożem kuchennym ucho Tomaszowi R. Grozili użyciem broni palnej oraz zabiciem całej rodziny. Świadek Krzysztof Z., składając przed sądem wyjaśnienia, stwierdził, że znalazł się w mieszkaniu rodziny R. po dokonanym napadzie. Świadek powiedział: kiedy wszedłem do mieszkania R., to widziałem zakrwawioną twarz gospodarza. Świadek pamięta jeszcze, że w mieszkaniu był bałagan. Bandyci odjechali z miejsca zdarzenia samochodem pokrzywdzonych, zabierając ze sobą sprzęt RTV oraz pieniądze i biżuterię. Telewizor i magnetowid pochodzące z tego napadu kupił od oskarżonych Adama W. i Marcina G. świadek Jan Eł, którego wyjaśnienia złożone przed sądem różniły się od tych, jakie składał w czasie śledztwa. Zeznał wówczas, że sprzęt RTV nabył od Adama W. Świadek powiedział sądowi, że wszystko, co mówił w śledztwie, było nieprawdą. Następna rozprawa, na której planowane jest wystąpienie stron, odbędzie się w połowie października.
11. Narodowy Fundusz Inwestycyjny, do którego należy cementownia Wierzbica, zaproponował zarządowi oraz związkom zawodowym przedsiębiorstwa harmonogram rozmów z przedstawicielami francuskiego koncernu Lafarge na temat pakietu inwestycyjnego. Rozmowy będą odbywać się we wrześniu i w październiku. Francuzi mają też zaprosić przedstawicieli cementowni Wierzbica do firm, w których są głównymi udziałowcami. Zygmunt Wrzodak, jeden z liderów ruchu odbudowy Polski oraz członek władz krajowych Solidarności, spotkał się w Resursie z sympatykami ROP. Według Zygmunta Wrzodaka ruch odbudowy Polski nie może związać się z akcją wyborczą Solidarność na takich samych zasadach jak inne mało znaczące i podzielone ugrupowania. Jego zdaniem obecny kryzys spowodowany odwołaniem ministra Buchacza nie musi oznaczać końca koalicji. Moim zdaniem PSL nie wyjdzie z parlamentu, znaczy z koalicji. Oni od wojny są jednym krokiem w rządzie, jednym krokiem w opozycji, jednym krokiem w kościele i 5 kroków do tyłu od kościoła. Tak od wojny grają. Nie wiem, czy państwo założyli to. Nadal tak to grają. No oczywiście pan Buchacz robił jakąś kasę dla ZSL-u, no i wpływała jednym strumieniem do jednej kliki, ZSL. A nie wpłynęła 50% do SLD. No i podział kasy się pokłócili po prostu. No. Nie ma się czym przejmować. Na pytanie dotyczące obecności w ruchu odbudowy Polski byłych członków PZPR Zygmunt Wrzodak odparł, że nie powinno być takich osób, zwłaszcza we władzach ugrupowania. Dlatego też zaproponuję, by podjęto stosowną uchwałę. Według Wrzodaka szczególnym zagrożeniem dla polskiej młodzieży jest minister Jerzy Wiatr. Zapytany o wejście Polski do Unii Europejskiej i NATO, Zygmunt Wrzodak oświadczył, że warunki stawiane przez Unię są niekorzystne. Natomiast w przypadku NATO niebezpieczeństwem może być szerzenie demoralizacji przez obce wojska, które zastąpiłyby Rosjan. 15 tysięcy złotych przeznaczył dodatkowo zarząd miasta na remont schodów przed Radomskim Urzędem Stanu Cywilnego. Do końca roku zostaną zakończone prace m.in. przy odnawianiu holu. Remont w Radomskim Urzędzie Stanu Cywilnego rozpoczął się pół roku temu. Na początku tego roku oddano salę, w której odbywają się obrady Rady Miejskiej i udzielane są śluby. Obecnie remontowany jest hol główny. Kosztem 8 tysięcy złotych wymieniono okna. Zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej zdjęto ze ścian drewnianą boazerię. Ściany zostaną pomalowane na biało. Renowacji doczekały się również ozdobne żyrandole. Na ten cel wydano prawie 6 tysięcy złotych. W pomieszczeniu szatni zostanie utworzona sala toastów, która prawdopodobnie będzie wyposażona w barek. Natomiast szatnia zostanie przeniesiona do pomieszczenia, gdzie obecnie znajduje się Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Na ostatnim posiedzeniu zarząd miasta podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych 15 tysięcy złotych. Z pieniędzy tych wyremontowane zostaną schody przed urzędem, a także założone progi antypoślizgowe. Wykonawca remontu zostanie wyłoniony w drodze negocjacji z zachowaniem konkurencji. Jak na razie zainteresowanie przeprowadzeniem prac wyraziła jedna firma. Danuta Barwicka, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, ma nadzieję, że wszystkie prace remontowe zostaną zakończone przed Bożym Narodzeniem. Wtedy bowiem największa liczba par wstępuje w związki małżeńskie. Po raz kolejny tematem sygnału dnia jest zalanie mieszkań położonych na ostatnim piętrze budynku. Poprzednio mówiliśmy o wieżowcach na osiedlu Ustronie, tym razem do swoich mieszkań zaprosili nas lokatorzy czwartego piętra bloku przy ulicy Górniczej 9, administrowanego przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową. Podczas deszczu woda przedostaje się do domu wszelkimi możliwymi drogami. Przez sufit, nieszczelne okna i balkony, przez właz na dach na klatce schodowej, wreszcie przez kanały wentylacyjne. Taka sytuacja powtarza się od kilkunastu lat, mimo wielu wizyt fachowców i niezliczonej liczby zleceń generalnego remontu dachu. Ostatnie wystawiono w lipcu i jak poprzednio do remontu znów nie doszło. Podczas sobotniej ulewy zdesperowani lokatorzy wezwali do swojego bloku nowego prezesa Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Roberta Trafisza. W rozmowie z nami prezes Trafisz powiedział, że remont dachu tego budynku zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku. Robert Grudzień i Georgi Agratina często koncertują razem. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zagrali koncert specjalny.
W niedzielę w kościele świętego Piotra i Pawła w Jedlińsku odbył się koncert specjalny w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpili Robert Grudzień na organach i Georgij Agratina, mistrz gry na fletni pana. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory Bacha, Agratiny, Schuberta, Albinioniego. Georgij Agratina zaprezentował kolekcję instrumentów ludowych z Ukrainy. Od roku 1970 jest bowiem solistą Narodowej Orkiestry Instrumentów Ludowych w Kijowie. W związku z ukazującymi się ostatnio w radomskich mass mediach informacjami dotyczącymi karnego zwolnienia z funkcji trenera sekcji uczniczej radomskiego Sokoła Józefa Trześniewskiego, zarząd klubu wydał oświadczenie, w którym informuje o przywróceniu szkoleniowca do pracy z młodzieżą, stosując jako środki dyscyplinujące zawarcie ze szkoleniowcem umowy o pracę na czas określony, to jest do końca roku, zatrudnienie drugiego trenera oraz powołanie społecznego komitetu rodzicielskiego, który będzie czuwał nad pracą wychowawczą kadry z młodzieżą. Podpisany pod oświadczeniem prezes Sokoła Marek Jasiński milczeniem pomija rozpatrzenie poważnych zarzutów postawionych trenerowi, m.in. nadużywanie alkoholu. Józef Trześniewski wraz z grupą podopiecznych uczestniczył podczas minionego weekendu w Mistrzostwach Polski Młodzików, jednak bez sukcesów. Jak widać, przerwa w treningach i niezdrowa w klubie atmosfera zrobiły swoje. Zespół Automobil Klubu Radomskiego w składzie Marcin Wójcik, Maciej Kluziński i Jakub Wysocki zajął drugie miejsce w finale kartingowych Mistrzostw Polski kategorii młodzieżowej rozegranych na torze w Koszalinie. W klasyfikacji indywidualnej radomianie uplasowali się poza czołową dziesiątką startujących. Wczorajsze zwycięstwa piłkarzy Radomiaka oraz Kozienic, a także sobotnia porażka futbolistów Broni znalazły odzwierciedlenie w tabelach trzeciej i czwartej ligi. Występujący w rozgrywkach makroregionalnych zespół Kozienic z dorobkiem 19 punktów zdobytych w 8 grach umocnił się na drugiej pozycji, ustępując jednym punktem kieleckiej Koronie. Na czwartym froncie cieszy 10 punktów Radomiaka i awans na 8 miejsce. Smuci natomiast ostatnia lokata Broni, która w rozegranych dotychczas 6 spotkaniach zdobyła 1 punkt. Sobotni mecz Broni z Szydłowianką zakłócił ekscesy chuliganów mieniących się kibicami radomskiej drużyny. Obrzucili oni rezerwowych piłkarzy z Szydłowca kamieniami, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. Stawce czwartoligowców przewodzi Wisła Puławy, mająca na koncie 16 punktów. W Lipsku obchodzono jubileusz 135-lecia Polskiej Spółdzielczości Bankowej. Ostatni świadkowie składali dziś wyjaśnienia w sprawie przeciwko 18-osobowej grupie przestępczej. Oskarżonym zarzuca się dokonanie szeregu brutalnych napadów. W dzisiejszym wydaniu Teledziennika to już wszystko. Na następne zapraszamy jutro o zwykłych porach. Do zobaczenia. We'll be right back.